Witam serdecznie. Dzisiaj w końcu zajmujemy się tym, o czym wspominaliśmy już od chyba początku budowy, czyli robimy boczne okno, czyli ostatnia największa dziura. Później zostaną jakieś pierdołki. Także w pierwszej kolejności muszę wyciąć tą ramkę, ponieważ no, musimy mieć płaską powierzchnię, żeby okno nam dobrze legało. Już się klei ramka, ponieważ z tej strony damy drewnianą ramkę, tak żeby po przyklejeniu, czekajcie, pokażę wam w sumie na oknie, żeby po przyklejeniu tutaj ładnie ta ramka drewniana weszła i ładnie śrubamy wtedy to ściśniemy. Jak będziecie robić tego typu okno, to jest okno Dometica, to w instrukcji jest informacja, jak grube, że tak powiem, ramka musi być w zależności od tego, jak grubą macie blachę. W naszym wypadku 2,5 cm jest git. Pozbywamy się tego, to można flexem, a później robimy tutaj ładnie szablon i wytniemy dziurę. I tutaj już sugeruję, tak jak wspominałem we wcześniejszych filmach, zrobić to wyżynarką, żeby nie nagrzewać blachy, ponieważ wtedy jest bardziej podatna na rdzewienie, bo tam jakieś składniki się przegrzewają, coś tam, jakimiś specjalnymi środkami te blachy są robione i lakiery też, więc no. A tutaj taka piękna rameczka już się klei. Ogólnie małe polecanko, widziałem, że kilka osób z tego korzysta. To jest taki sprzęcik, w który tutaj wkładacie wiertło, tu wam wychodzi i wtedy ładnie, jak położycie na deseczce, to robią się takie dziurki, że ładnie pod kątem wtedy śruby można wkręcić i się chowają. I jakby działa to. Zrobiliśmy już tak stelaż pod trumę, zrobiliśmy tak w ogóle już stelaż, zaczęliśmy pod łóżko i tak samo zrobiliśmy ten. I ładnie te śrubki tutaj się chowają, wkręcają. Także będzie to trochę bardziej estetyczne. Polecam. Jeszcze mała poprawka, zabezpieczę też lakier tam, bo iskry tam padają, a trochę szkoda byłoby popalić. Także moment. Także jak widzicie, konstrukcja trochę jak Frankenstein, ale lakier będzie bezpieczniejszy. Ja popełniam błędy, żebyście wy nie musieli. Dobra, wycięte. Ściągamy Frankensteina. Proszę bardzo. I jak wycięliśmy ładnie, powinno to odejść. Zobaczmy. O kurde. Jednak nie. Tam na dole lepiej odchodziło, to tu jest taki silikon. Sobie go jeszcze odetnę. I mamy to. Z nożykiem ostrożnie, żeby nie porysować lakieru. Trzeba wyczyścić później, bo zaraz tu wytnę okno, więc po co całe czyścić, jak będzie do wywalenia, nie? Wymierzymy okienko i jazda. Nawet udało się nie zniszczyć tu lakieru. Także wytniemy, później zabezpieczamy hamrajdem, epoksy i wieczorkiem stawiamy okno. I wyglądamy jeszcze bardziej jak kamper. A to na złom i nam się zwróci. Cześć. Wycinaliśmy przed chwilą szablon z kartonu, ale mój mąż wspomniał sobie, że zrobił o tą piękną ramkę. Więc od tego, co zrobiliśmy, obrysowaliśmy okno. Jest tam obrys, Daniel będzie ciął. Brzum, brzum, brzum. Tak jest, lecimy z tematem. Czy ty lecisz? Ja mogę kibicować. Ty sobie idziesz? Jej! No co ja będę tutaj? Jak będziesz mi potrzebować, to krzycz, bo tak to będzie ci tylko przeszkadzać. Krzycz do mi. Krzycz do mnie, krzycz. Teraz tak, że tak powiem, trening czyni mistrza, bo jest to ostatnie okno i w końcu zrobię to tak jak trzeba, ponieważ w instrukcji polecam wam czytać. Ja czytałem, ale ze stresu chyba gdzieś to pominąłem. Bo generalnie każde okno ma taki zaokrąglony róg. U nas w każdym jest po prostu kwadratowy, 90 stopni. I jak to najlepiej zrobić? Teraz jestem mądry, bo już się nauczyłem, więc mogę wam powiedzieć. Jest tu zawsze napisane w instrukcji, jak dużą otwornicą zrobić otwór, żeby to zaokrąglenie było idealne na okno. No i polecam taką piramidkę.
tutaj akurat musimy dotrzeć do numerka 24, czyli 2 cm i 42,4 cm, tak? Żeby ona nam dobrze weszła, to wiertło do metalu punktujecie na takiej odległości, jak jest napisane w instrukcji. Później wjeżdżacie z grubym sprzętem, resztę, te kropki, że tak powiem, w czterech rogach musicie takie coś zrobić. Jak to później połączycie ładnie wyżynarką, wchodzi okno i powinno być git. Takie jest założenie. Zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. W tej swojej chaotycznej wypowiedzi miałem na myśli coś takiego, że macie wtedy ładne kółeczka w rogach. Teraz, że tak powiem, połączymy to wszystko już wyżynarką, kwik i w teorii okno tutaj nam ładnie wejdzie. Także lecimy. Kolejne okno i znowu ten sam błąd, czyli zrobiłem trochę za małe. Ale lepiej za małe niż za duże chyba, nie? Weszło teraz idealnie, Daniel. I bez przekręcania, powiem ci, czekaj, ja wezmę. Spokojnie. Trzeba ją po prostu dociągnąć później, bo ta blacha jest taka, wiesz, pod skosem lekko. Ale tu jest, słuchaj, jak dociskam, to jest tak, jak powinno być. Okej, tak więc mamy już otwór zabezpieczony epoksy. Ja się biorę za malowanie hammerite'em. No to lecimy z tematem. Hammerajdzik, hikumik. Mam pracę. A co ty robisz? Zabezpieczam, wiesz, maluję. A czemu? Żeby się nie zepsuło. Jak Daniel wyciął dziurę na okno. No, dokładnie. Jak co ten wujek zrobił? Poniszczył busa? Tak szeroko, tylko żeby nie było, żeby tą listwa, wiesz. Dobra. Jest? No. Jest. Może otworzę. Będzie łatwiej wyciskać. Mhm. O, widzisz? Już jest prawie zamontowane. Mocno. Mocno. No, super. Czy uwaliłem okno klejem? Oczywiście, że uwaliłem. Nie, czemu? Tutaj ramkę. Ostrzesz ten papier? Czyli zaraz ogarniemy, tylko przytwierdzę chociaż trochę. To masz papier. Nie wiem, czy słychać, ale mamy noc i pojawiła się burza. Także przy okazji, mam nadzieję, że zdążyło wyschnąć. Widać mnie. I sprawdzamy, czy nie cieknie. Burza mnie obudziła, ale to dobrze. Nie będę musiał marnować wody z węża.
Na razie suchutko, ale jeszcze nie mówię hop, bo ostatnio też mówiłem, że sucho przy pierwszym oknie i ciekło. Więc jeszcze chwilę tu postoję. No i witam. Jak widzieliście, albo nie widzieliście, to zobaczycie teraz. W nocy przeszła nad nami burza, więc też laufa chyba można sedarować. Chociaż może jeszcze dla pewności poleję. Chociaż naprawdę ostro tutaj padało w nocy i nic tu nie przeciekło. Sprawdziłem. Wygląda to ok. Też nie wiem, czy wam pokazywałem, jak wygląda to okno, to wytłumaczę teraz, co my tutaj zrobiliśmy. No więc jeżeli chodzi o samą konstrukcję, to trzeba zrobić taką rameczkę. I ładnie w instrukcji jest napisane, jak gruba musi być ramka łącznie razem z blachą. W naszym przypadku wyszła deska kantówka 2,5 cm. No bo blacha ma około 1 mm, więc ładnie to, że tak powiem, ładnie się ścisnęło. Wiadomo, że cała ściana jest taka troszeczkę schodząca do góry, przez co u góry z drugiej strony mamy taką lekką szczelinę. Zresztą pokażę wam. Cześć. Cześć. Czyli jak widzicie, tutaj ładnie wszystko, że tak powiem, dochodzi. Natomiast u góry delikatnie, naprawdę delikatnie odstaje. No ale daliśmy też oczywiście tutaj dookoła Sikaflex, także ładnie to złapało. Jeszcze się zastanawiam, czy po prostu u góry nie dać czarnego silikonu, ładnie to obrobić. Chociaż jak na razie nie cieknie, więc zobaczmy. No ale tak to wygląda. Trzeba, że prosta sprawa, wycinacie. To było najprostsze okno do zrobienia, bo blacha była prosta, żadnych tam kombinacji. Po prostu wklejacie, dajecie ramkę. My też wkleiliśmy tą ramkę. Później śruby z tamtej strony załączone do zestawu, ściskają całość do kupy i macie okno. Domi daje okejkę? Daje, a nawet powiedziałabym, że daje dwie okejki. Tak, jeszcze tu jest fajny patent. Ja wam zademonstruję. To mi zademonstruje. Bo to okno ma oczywiście fajne bajery. Raz, że tutaj, może wam pokażę w sumie. O, czekaj, to może je zamknę. Nie wiem, pokaż jak to działa. No właśnie chcę, ale powinno to się, jak się powinno? No po prostu pociągnij do siebie. O. Tak więc, jak chcecie zatrzymać to na jakiejś wysokości, po prostu automatycznie tutaj wszystko ładnie działa. Dodatkowo ma kolejne bajery w postaci. Po pierwsze, moskitiery, a po drugie, markizy. Tylko markiza jeszcze musi tutaj... Markiza, jak widzicie, jest fajna, bo to jest taka srebrna powłoka, która odbija słońce dodatkowo, więc spoko. No i można też zrobić sobie o taką konfigurację, czyli trochę odsłonić, komary zasłonić. To jest spoko, polecanko. Naprawdę spoko i dodatkowo rozmiar, który wybraliśmy, cechuje się tym, że z zewnątrz, jak nie wiesz, no to tak naprawdę nie widać jakoś bardzo, że to jest kamper, jak jest zamknięte. No może nie z tą zasłonką, ale ogólnie jest spoko, a w środku jak się siedzi, to jak zrobimy stół, wydaje się, że będzie idealny. Także pasuje idealnie i wydaje mi się, że większe byłoby fajne, ale wystarczy i tak jak Daniel mówił, nie przyniosę to aż tak dużej uwagi, jak zobaczycie. Nie jest to na pół ściany, więc jest okej. No, a o to nam ogólnie chodzi, żeby nie było widać, że to kamper jakoś bardzo. Chociaż i tak wiadomo, solary i tak dalej, ale kto nie wie, ten raczej nie zgadnie. Także gdyby się okazało, że okno nagramy jako jeden króciutki odcinek, to tutaj się chcemy pożegnać. Parę słów do mikrofonu. Znaczy ja tutaj tylko kameruję głównie, więc cały tutaj inżynier jest obok mnie i mówi o wszystkich szczegółach, ja tylko mogę pomóc, ale wydaje mi się, że jesteśmy zgranym teamem i dajmy radę. Tak, myślę, że poprzednie filmy, które pokazałem o oknach, pokazują, jak to zrobić. Tutaj tak szybciutko tylko, bo tak naprawdę wycinacie dziurę, zabezpieczacie, wklejacie i tyle. Także to samo, tylko w pionie, a nie w poziomie. I bardzo prosto i szybko, więc to by było na tyle, jeżeli o to chodzi. Jak macie pytania, piszcie, ja zawsze chętnie podpowiem, odpowiem. A my lecimy dalej. Trzeba zabudować tą bestię. Tak jest. Tak jest. Do zobaczenia.